Cześć, cześć, witajcie, tu Wojtas, w niedzielne południe. Szybko, szybko muszę coś nagrać. Znaczy szybko, postaram się z rozwagą to zrobić, bo niedługo jest formuła pierwsza. Co dzisiaj będzie o dziewczynach, o kobietach? Kurde, tylko się nie przestraszcie, że taki kurde smuta stary będzie wam tutaj nawijał, jakieś lekcje będzie wam tutaj prawił. Ja po prostu chcę pokazać, może jak jest teraz, a może jak było kiedyś. Taka ciekawostka historyczna, bo tam o wielkich faktach historycznych dużo się mówi, a nie o tym, kurczę, o kobietach, o dziewczynach, jak się zachowywały normalnie w życiu prywatnym, potocznym i jakie było podejście facetów do nich. No, taki będzie temat, ale teraz pokrótce daję vlogi. No, ostatnio było trochę tych wejść, no i widzę, że trzeba coś dawać, ale no. Staram się w grach, staram się coś mieć, jakiś kontakt, żeby przyciągnąć kurde starsze osoby, osoby w moim wieku, żeby grały, ale widzę, że to nie ma sensu. Słuchajcie, to jest apel do młodych. Kurde starajcie, ktoś mi napisał teraz, że jego matka nawet nie zna się, nie potrafi obsługiwać pilota. Kurde, to nauczcie rodziców. Na dzisiaj, gdzie się włącza, gdzie jest power. Jutro, gdzie się robi głośność. Pojutrze, gdzie się zmienia kanały. I to wszystko. Czasami jeszcze może jasność. Tak powoli, powoli, kurczę, a nie śmiać się tylko, kurde, a tam, bo babcia tam nie wiesz, mama tam nie wiesz, tu tego. No chyba, że ktoś już zupełnie jest takim oportunistą, że już nie chce, że już nie da rady się przeskoczyć, no to trudno, jego sprawa, niech się kurde dana osoba odcina kurde od świata, a niestety teraz coraz dłużej żyjemy i co z tego, że osoba ma 50 lat, ale wyobraźcie sobie, że może żyć kurde 80-90, tak, bo moja mama ma 90 i układa sobie pasjansa na laptopie, otwiera sobie jedną stronę, tam dwie strony, ale ma. No, czyli można. Ma problemy z paluszkami, tutaj można, wszystko można ustawić, że wolniej się będzie otwierało, że myszka będzie też na jedno kliknięcie. Zresztą wy to wiecie, nie? Komu ja będę tłumaczył, ale się nauczyłem. Dobra, to takim krótkim wstępem. Aha, o grach jeszcze. No, ciągnę Call of Juarez jeszcze. No, lubię westerny, tylko znowu się zrobiła taka jakaś liniówka, strzelanka. No, ale nic, ale przejdę, bo tak jak mówię, westerny w sumie filmy też takie były. Są kilka wybitnych dzieł, które się tam wybiły ponad przeciętność. A resztę to są jakieś przygody, gdzieś ktoś coś napadł, gdzieś jakieś rancho, coś porwano, bydło, coś, koniokradzi, bandyci, mordercy, no takie było życie w dzikim zachodzie. No i oczywiście love story. Dobra, czyli to będę przechodził, ale mam perełkę, kupiłem sobie The Evil Within. Nie śmiać się z mojego English. No i to na pewno będę przechodził. Już próbnie odpaliłem, chodzi ładnie, pięknie, klucz kupiłem. No, ale no, dorwałem jeszcze amnezję, którą też chcę pomalutku tam troszkę tego klimatu złapać. Wiem, że to się tak nie ogląda. To się nie ogląda, to tam oglądalność kiepska. Tak jak mówię, to trzeba to tam kurde przejść, słuchaweczki, przechodzimy. Dobra. Przechodzimy przede wszystkim do nowego tematu, prawda? No to by było na tyle. No, nie będę was zanudzał długo, kurde, tym nowym tematem i nie przestraszcie się, tytuł jest kobiety tutaj, a na zdjęciach będą zwierzaczki. To nie jest żadna tam aluzja, coś przy tych, że przyrównuję do zwierząt, tylko po prostu mam trochę ładnych, dużych zdjęć, dużo zdjęć mam i chcę je po prostu wyimitować, a tak jak mówię, swoje fizjonomii na razie nie ma sensu, nie ma dobrej kamerki, nie ma dobrego sprzętu, to nie ma co. Dobra, to by było na tyle. Oglądajcie komentarze, mile widziane, paluszki w górę. Jedziemy do przodu, nie? No, na razie. Za chwilę. No i witam ponownie. Tu Wojtas, jakby ktoś dopiero teraz się włączył. Koteczki już się wytłumaczyłem, no śliczne są koteczki. Mamy rozmawiać o kobietach, no ale czy koteczki nie są śliczne? Powiedzcie same. Powiedzcie sami. No, są śliczne. Mi ktoś powie, że nie. Dobra, ale jedziemy z tym światem. Oj, nie wiem, czy nie mam za krótko tych zdjęć, czy my się zmieścimy z czasem. Nieważne. Widzicie? Sprawy techniczne, a ja tutaj. Dlaczego kobiety, dlaczego dziewczyny? No, tym. W tym tygodniu sami widzicie, zimno się zrobiło, wszystko to się poubierało. A jak to jest fajnie na wiosnę, jak to kurde fajnie się zawsze mówi, że szyje nas zaczynają boleć.
No tak, no bo dziewczyny się podozbierają, wszystko ładnie, pięknie, te nóżki, to wszystko elegancko. No fajnie jest, miło jest, no a teraz zimno, wszystko się pochowało. No i kiedyś było tak samo. Jest, teraz są shorty, też krótkie spódnice, ale kiedyś sobie wyobraźcie, w latach 70. te miniówy, te dziewczyny, o Jezu, to był szok. No było fajnie, ale no jakoś tak delikatnie do nich podchodziliśmy, ja nie wiem, no z jakimś dystansem, a zresztą w ogóle o czym ty mówisz? Byście widzieli te piętnastki, te szesnastki, to były dzieci, to jest tak jakby teraz 12-11 lat dziewczyny. Takie były czasy, taki był rozwój, no w ogóle wolniej się rozwijaliśmy, a już nie mówiąc o tym, że tam dziewczyny nie mogły, nie tej szkoła podstawowa, jeszcze były takie szkoły, że normalnie były fatuszki, później w średnich już troszkę lekka dowolność, ale też nie było cudu, bo była bieda, rodzice byli biedni, znaczy równość była taka, że tak powiem. I nie było żadnych tam ekscesów, zdarzały się wyjątki, że ktoś tam miał bogatych rodziców, no to i chłopacy i dziewczyny się troszkę tam może lepiej ubierali w peweksie, tak już kiedyś we vlogu mówiłem, no były te peweksy, a na wybrzeżu sklepy Baltony, gdzie za zielone lub za bony towarowe tak zwane, było można kupić kurde jakieś lepsze ciuchy, a tak to było równo, więc nie było żadnych cudów, chyba że ktoś miał dobrą pracową w domu. Ale tak jak mówię, no piętnastki to były, Jezu, w szkole podstawowej ludzie, no klękajcie narody, no przecież to były dzieci, to już ani to nie było rozwinięte, ani nic. Taka była prawda. Ale no mimo wszystko już hormony buzowały, zwłaszcza u facetów, dziewczyny to tam uciekały. Dziewczyny, ja nie wiem, czy teraz tak jest, ale kiedyś było tak, że dziewczyny prędzej się rozwijały i one pierwsze uderzały do chłopaków. No były tam w tych szkołach podstawowych drobne tam miłostki, zauroczenia, no to chłopacy uciekali od nich, wręcz uciekali, tak. Mówię prawdę, dobrze słyszycie. Oganialiśmy się jak pod natrętnych much, ale to mówię jak tam było 13-15 lat, jak mieliście. My mieliśmy swoje sprawy, sport, piłka, coś inne tam historie, a one tam pierwsze takie miłostki były. No a później znowu przyszło jakieś takie, nie wiem, później jak my znowu 17 lat czy ileś, to dopiero my do nich uderzaliśmy mocniej. Tak, tak, tak to było później. Tak jak mówię, niejednokrotnie, bardzo często to było, że tam inicjacja seksualna, no to ludzie, no to było, o jaki ładny koteczek, pełna rozkoszy, nie? Takie jedno zdjęcie mi zostało opisane. Kiedyś inicjacje seksualne były na ogół późno. Ja wiem, niejednokrotnie po wojsku facet, no. Jak raz nie bierze pusty śmiech, ale no, no takie były warunki, nie było gdzie, no. Ciężko było, Jezu, ile było trzeba dręczyć, męczyć rodziców, żeby kurde w wieku tam 17 lat gdzieś tam pod namiot, gdzieś na obóz wyjechali. Ludzie, to był horror. Nie było w ogóle takiego uświadomienia seksualnego, no coś tam rodzice nieudolnie próbowali, ale no to było tak jak mówię, bardzo nieudolne, no i bardzo nieudolne. A my znowu nie mieliśmy gdzie zasięgnąć porad, rad. To nie jest tak jak teraz, masz książki, masz internet, czy to jest dobra pomoc, czy to jest dobra nauka, to już na ten temat nie będę mówić, czy od kumpli, czy od koleżanek, ale no... Teraz są te możliwości, a kiedyś nie było, ani w telewizji o tym nie mówili. To był temat w ogóle tabu. Jak to się mówiło, przewrotnie, prześmiesznie. Na biologii to tam tylko było właśnie o pyłki, kwiatki, owady, zwierzątka, ale gdzie tam? Też nie było na ten temat. No, nie było, jak sobie przypomnę. Także zasięgaliśmy ponad gdzie mogliśmy, ale hormony za nas pracowały, no to druga sprawa. Prywatki ciężko, dyskoteki, były dyskoteki, jak już się miało, kurde, to 18-19 lat, to dyskoteki były, dyski były w domach studenckich. Każdy jeden dom studencki, to już było takie nobilitacje, że to no musiał być, musiały być dyskoteki co tydzień, w sobotę, w niedzielę. Pamięta, no jak ktoś tam nie oglądał, jestem z Poznania, no to blisko mnie Wawrzynek był. Później akumulatory były, było kilka takich znanych, gdzie się chodziło. Nie powiem wam teraz, jakie to uczelnie były. No to były domy, najczęściej akademiki były oczywiście i tam były te dyskoteki. I to się chodziło.
chodziło się, bo trzeba się wcisnąć, bo to było dla studentów, aby tam sisioki były, gdzieś chody, coś, znajomości, gdzieś ktoś coś załatwił, cię wpuścił, albo bramkarzowi się tam coś dało do łapy, czy tam połówkę, coś. No różne sposoby były, no. I to była jedyna możliwość, żeby się poznać na tych ubawach. Prywatki bardzo rzadko, no bo co z rodzicami zrobić? To nie było tak jak teraz, że rodzice gdzieś tam wyjeżdżają weekend, jakieś domki pod miastem, coś i wyjeżdżali na przykład na weekend. Kiedyś tego nie było. Rodzice chcieli mieć święty spokój w domu, zwłaszcza w weekendy, i nie było możliwości, jeżeli się udało, jakoś, Jezu, jak się udało na syfkach, no to było, no to było gdzieś tam w jakimś mieszkaniu. Jakieś tam zbiórcze, wiadomo, tam kurde, składkowe historie. Muzyka, Staś, pierwsze szkulowe magnetofony. No. No i pierwsze miłości były, te przytulanki i to wszystko. Nie było możliwości właśnie gdzieś, żeby się pokochać. Nie było szans, więc jedynie chodzenie, ale jakoś tak, nie wiem, no tak... No nie powiem, że wszyscy po chamsku podchodzą, kurde, do dziewczyn, ale no to widać, bardziej... No bardziej równe jest to jakieś podejście. A my no troszkę hołubiliśmy troszeczkę... Może nie na piedestał dziewczyny i kobiety nie były wystawiane, no ale coś w tym było, coś w tym było. A teraz no jest bardziej koleżeńskie, bardziej proste, mi się wydaje, podejście. No ale ubieranie też było, tak jak mówię, te mi nie ubiegł. Ale znowu druga sprawa, ciekawostka, jakbyście widzieli, te biustonosze, Jezu, matko do ciebie. Sztywne to było, na fiszbinach, twarde takie. Nie zapomnę jak dziś, jak dziewczyny, najlepiej jak gdzieś na leżaku leżały. Jak gdzieś leżały sobie na leżaczku, no to z tyłu się tak człowiek kręcił, no bo wiadomo, sztywny biustonosz, on się nie układał tak jak ciało, tylko sterczał z sztywno, a piersi troszkę się chowały, no i coś tam było widać. No. I takimi rzeczami człowiek się tutaj niezdrowo podniecał. No, ale nie było szans. Nie zapomnę jeszcze też, jeśli chodzi właśnie o te czasopisma, o to wszystko, co teraz się dzieje, o ten dostęp właśnie i porno, i erotyzm, i to wszystko. Nie zapomnę, jak kiedyś ojciec, pamiętam jak dziś, kupił książkę Arkadiego Fidlera. Jakby ktoś czytał, to by wiedział, podróżnika i pisarza, mnóstwo książek napisał, podróżniczy. Poznania właściwie z Puszczykowa. I kupił mi ojciec, ale to wyczułem. Szulek miał tak, tutaj tak szył w domu, no więc miał tam taką swoją kanciapę, miał szafę. No i ja już wtedy coś tam wytrzymałem, pismo, jakieś tam chowanie było, a to najczęściej przed świętami, wiadomo, dzieciaki chodziły po szafach i szukały, gdzie tam rodzice mają coś tam pochowane, jakieś prezenty. No. I znalazłem książkę Fidlera Nigeria, ale nie pamiętam dokładnie tytułu. Wiem, że czarny lot, o Jezu, i tam murzynki do pół rozebrane, no, i takie coś, wyobraźcie sobie, do pół murzynka rozebrana, tylko piersi na wierzchu i z wypiekami na twarzy to się oglądało. Chociaż, no, były już zdjęcia jakieś tam porno, zdjęcia też się pokazywały, znaczy porno, bo to facetów z genitaliami nie uświadczyłeś na zdjęciach nigdzie i nigdy. Ale były, no, kobiety. Kobiety były, to już nawet przed II wojną gdzieś tam pokątnie chodziły, poździerane te zdjęcia takie były. Poniszczone, bo to kopiowane, to nie jest tak teraz, jak masz ksero, coś zdjęcia można, kurde, w setkach, w tysiącach egzemplarzach powielać i jakość jest za każdym razem taka sama. Kiedyś tak prosto nie było, bo nie było, ta fotografia nie była tak rozwinięta, jeśli chodzi o obróbkę. Obróbki zdjęć nie było, bo to miało się na filmach czy na kliszach i było trzeba odbitki trzaskać. No. I tak to wyglądało, no ale zdjęcia były. A dziewczyny jak nas, kurde, teraz tak sobie myślę, jak nas dziewczyny traktowały. No nie, no to było obopólne, no bo też się ciągnęło do siebie, no były miłości, zakochania. Znaczy, że było na przykład też proście, były kawiarnie wszędzie. Ja no to już jak te 17, 18, 19 lat to były te kawiarnie, zaczęło się po kawiarnie chodzić. No tam też, dziewczyny najczęściej w dwójkę, trójkę, faceci wiadomo też osobno, no ale tam było, można się poznać, komicja.
Później, jak już się miało, już te 20, już ponad 20 lat, jak już jeszcze miało się chatę, no to było proste, jak tam powiem. Nie było AIDS-a. Było jedynie choroby weneryczne. Ale to najczęściej były te łagodnego rodzaju takie, nie były tam aż takie drastyczne, no ale było trzeba uważać troszeczkę. Prezerwatywy nie były tak rozwinięte używanie w ogóle ludzie. Ja nie wiem, czy w ogóle były, ja nie wiem, ja to nie wiem. Jakoś mi się udawało po prostu, no. Udawało mi się, że nie było niechcianych ciąży i coś, no ale było trzeba uważać. Cholera, z takimi szczegółami walę na takich filmach. No ale c'est la vie, prawda? Takie życie. No i było bardzo prosto, kurczę, wineczko, piweczko, coś i później albo do domu, coś, nieraz, później mówię, tak jest w tej kawiarni, to nieraz danego dnia już dziewczynę się brało do domu. A często gęsto było trzeba połazić, no a normalnie to było, że było trzeba dłużej połazić, gdzieś wyjechać. Pamiętam, miałem chyba, to już ponad 20 lat, nie, po wojsku, no. Wyczarterowałem łódkę i na Mazury popłynęliśmy z kumplem, o tej dziewczyną. No, łódeczka czteroosobowa. Duże kojo z przodu i dwa małe koja tutaj przy wyjściu. No ja jako sternik to przy wyjściu. Była moja dziewczyna w jednym, ja w drugim. Jezu, jak ona się wcisnęła do mnie. No, chcieliśmy zaznać tej bliskości, jak się do mnie wcisnęła ludź. Ona się do mnie położyła. I w ogóle żadnych ruchów, bo by się pozabijał, albo głowę byś sobie pozabijał, żadnych tam gwałtownych ruchów, nie daj, no już nie mówiąc o tym, że kumple z dziewczyną tam z przodu i że jesteś na wodzie. Jakbyś zaczął za bardzo tańczyć, no to łódka za bardzo by się rozkołysała. No i takie kurde perełki. I tak to się wszystko odbywało. Co by tu jeszcze powiedzieć, kurde? W szkołach, tak jak mówię, w szkołach nic nie było. Nie wiem jak w szkołach średnich, bo ja później do zawodówki poszedłem, do technikum, no to sami chłopacy byli, bo to samochodówka, no. Tam w tych maturalnych to pewno się działo, ja widziałem, u Jezu, siostra starsza ode mnie o 5 lat, no to więc ja 15, gdzie? Ja tam 14 jeszcze miałem, one tam matury były, czy po maturze, jak te koleżanki wysztafirowane przełaziły, tak jak mówię, te miniuby, włosy w tapir. Ale ciuchy muszę wam powiedzieć, że były fajne, wesołe, kolorowe. Każdy mógł, kombinował jak mógł. Ja też pamiętam, że no, to była ta moda jeszcze tam dzieci ptaków, kwiaty, dzieci kwiatów, to tam przyszło z zachodu, jak gdzieś tam się podpatrywało, gdzieś w zdjęciach, gdzieś ktoś coś mówi, czasami coś przemknęło w jakimś filmie fabularnym, to na kolorowo hipisi co chodzili. No więc jak człowiek się ubierał, to tylko kurde po prywatnych sklepach. Po prywatnych było 2-3 prywatne sklepy. Pamiętam jak dziś, że po Sutkach na dół, naprzeciwko kina Wildy, był prywaciarz, u którego było można kupić Beatlesowy tak zwane. Czyglany to się też mówiło. Szczupkami, wysoki obcas i jeszcze blachami podkuty. Tak chodziliśmy, no, tak się waliło. Spodnie szyło się, dzwony. Obcisłe jak cholera na tyłku i do kolan i później poszerzane. Później Szwedy były, od góry do dołu to były szerokie, a to chyba za czasów Abby, tak mi kolega niedawno przypomniał. To za czasów Abby chyba też Szwedy przyszły. No tak, sama nazwa mówi, dokładnie, teraz zaskoczyłem. Od góry do dołu szerokie takie. I to dziewczyny i chłopacy wtedy takie same nosiły te spodnie. A dzwony nie. Zresztą ciuchy to można popatrzeć jak kapele kiedyś grały, jak ludzie są ubrani i kapele tak samo na scenach te dzwony to wszystko. No. I tak się kombinowało. Koszule pamiętam to się kupowało normalnie damskie w kwiatki, jakieś tam materiały coś i się szyło, obcisłe to było, tam małe stryjeczka tutaj to. I tak się nosiliśmy. No i niestety prawda jest taka, że jeśli chodzi o znajomości, wszyscy byli prawie równi. Podobne szkoły się kończyło, więc no zwracało się na wygląd uwagę, ale był obowiązek chodzenia do szkoły, nie było takiej dysproporcji mocnej między młodzieżą, tak jak już mówiłem na początku. I to było bardzo fajne, że nie było aż takiej mocnej zawiści. Były takie szkoły lepsze, no lepsze ogólniaki były, no to tam już od tych lepszych rodziców, no bo wiadomo, że niektórzy rodzice też byli na eksponowanych stanowiskach, czy tam był w partii, no to już w ogóle. Czy gdzieś tam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, już nie mówiąc o tym, jak gdzieś tam ojciec pływał, był marynarzem, no inni wyjeżdżali czasami na jakieś wyjazdy, coś, no to kupowali to. Ta młodzież lepiej wyglądała, bardziej była taka luzacka, że tak powiem, no i trzymała się
swojej grupy, swojego towarzystwa się trzymała. No, no to takie małe enklawy były, ale na ogół nie było różnicy. Wiadomo, spotkania, chodziło się za rączkę, ładne, piękne spacerki, coś, pierwszy tam. Nie było umówionych tam żadnych przyjść do domów, do rodziców, tam z kwiatami, tu tego, z tym było prościej. Po prostu koleżanka przyszedł, kolega przyszedł i tak po prostu do domu, tylko nie było swoich pokoi jeszcze. To sobie wyobraźcie, dwa pokoje, pięć osób i tylko szczęście, że akurat nikogo z rodzeństwa nie było i było można kurde posiedzieć gdzieś, coś tam w kącie pogadać, ale jeżeli ktoś był w drugim pokoju, no to firma ucho, zaraz podsłuchiwanie i tym podobne sprawy. Dobra, myślałem, że to będzie temat rzeka. Tak mnie po prostu to zainspirowało, tak jak mówię, to, że się biedactwa poubierały nasze i to musimy czekać do wiosny znowu. Ale zobaczcie, coś mi się jeszcze przypomniało. Kurde, nawet ten XIX wiek, cholera, wtedy wystarczyło, że dziewczyna zobaczyło się połowę łydki i już faceci podnieceni jak cholera. Albo był szok towarzyski. No, to za dużo pokazała nogi. Teraz jak te dziewczyny porozbierane na tej plaży, no to kiedyś pamiętam, w Kierkszy tak było, to ja w klubie żeglarskim byłem. No to nieraz nie było można wstać, tak jak się leżało na brzuchu. Jak człowiek się zaczął przypatrywać dziewczynom, troszkę wyobraźnia troszkę zaczęła, no to nie było można wstać. Ale tak na plaży to było normalne. A wystarczy, i to do dzisiaj jest, wystarczy, że jest kurde dziewczyna ubrana, a jak zacznie się rozbierać, czy jej się pomaga rozbierać, no to wtedy są lepsze, mocniejsze, gorętsze odczucia. Także no co, no musimy czekać do wiosny, nie? Panowie. A dziewczyny nie wiem, jakie mają odczucia do facetów. A zresztą, nie wiem, czy one tak mocno na wygląd zwracają uwagę. Ponoć nie, jak się w tych czasopismach czyta, no to inteligencja jest najważniejsza, ale jakby nie patrzeć, mówcie co chcecie. Pierwsze wrażenie, pierwszy widok jest ważny. I z jednej strony, i tak z jednej strony, i tak samo z drugiej strony. Nikt mi nie powie. Dobra, będę kończył, słuchajcie, czy ja muszę mieć półgodzinny blok. Coś mi przyszło do głowy i po prostu chciałem o tym gadać. Wczoraj też u roboty, nie ma kiedy dobrze na przygrach posiedzieć. Zawsze miałem w zapasie jak ileś tam 10 gier, coś do przodu, coś żeby emitować, a teraz nie jestem prawie na bieżąco. Nie wiem jak zacząć, kiedy zacząć i wchodzę tylko na godzinkę. Tak samo te tutaj, można powiedzieć, te vlogi to tak na kolanie tworzę, tak ad hoc, kurczę, także sorry za niedociągnięcia. Dobra, to by było na tyle. Fajne te koteczki. A my za naszymi kociakami, panowie, musimy poczekać. Dobra, jak zwykle nieskładnie to wyszło. Improvisation. Dokładnie. Zdaję sobie z tego sprawę. I cóż, będziemy kończyć na dziś. Wiem już po tym pierwszym, tak jak mówię, bez konceptu, bez tego, bez konspektu, chciałem powiedzieć. Są te moje vlogi, ostatnie dwa, a jednak trzeba się lepiej przygotować, jakiś kurde lepszy temat, bo widzę, że ludzie są zainteresowani, raz po raz wchodzą w te tematy. Dobra, to będę kończył, bo już nawet nie wiem jak zakończyć, tak przeciągam. Będziemy kończyć, no cóż, sam nie jestem za bardzo zadowolony z tego, wydawało mi się, że temat rzeka, ale... No to będę wracał jeszcze w następnych tematach, może nie? Jeszcze do tego następnych vlogach. Dobra, dzięki mimo wszystko, że jesteście. Tak jak zauważyłem, znowu tam kilkaset jakieś tam wejścia są. Bardzo ładnie, pięknie. Ruszyło się znowu, kurczę, tego vloga dałem tydzień temu. Jednak, kurde, myślałem, że ludzie tak nie oglądają, bo za przeproszeniem jest jak nasalany tych vlogów, tego wszystkiego. Tak jak oglądasz, wszyscy tam epatują, kurde, na tej ikonie Jezu, jakieś napisy, żeby tylko przyciągnąć coś, mnóstwo tematów, mi się to wydawało, że to jest nudne, że to się nie słucha, nie ogląda, ale być może jak się trafi na kogoś dobrego, to ludzie to oglądają. Dobra, teraz już naprawdę, oj, teraz robaki nam się zaczęły. Dobrze, że już skończyłem o dziewczynach gadać, bo mi się obraziły, bo tu widzę, robaczki nam się tutaj rozlazły, dobra. To co, kończymy? Do miłego, trzymajcie się, obiecuję, że coś lepszego wymyślę, że się poprawię. Trzymajcie się. No. Cześć.